Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Zobaczcie, kto jest moim gościem. Młoda, obiecująca aktorka, która nazywa się... Ada Szczepaniak, cześć. Ada Szczepaniak, powiedz mi, pewnie to pytanie będzie padało non-stop. To zadam ja i teraz na dobry początek. Chciałabyś kiedykolwiek, czy kiedykolwiek chciałabyś być, albo miałaś takie marzenie, żeby być mechaniczką, mieć taką przekorę, że okej, ten zawód wykonują mężczyźni, to wam pokażę środkowy palec i ja będę go wykonywała. Wiesz co, miałam pomysły na bardzo wiele zawodów, ale akurat mechaniczka nie wchodziła w grę. Miałam być egiptologiem, kryminologiem behawioralnym. W wieku 18 lat dowiedziałam się dopiero, że gdzieś tam może to aktorstwo, ale mechaniczka nigdy w życiu. Ja pierdzielę, o kur, to mnie zaskoczyłaś. To może podcasty kryminalne, które są bardzo modne. Słuchaj, jesteś główną postacią w serialu To nie ze mną. To może w tę stronę, wiesz, byś opowiadała podcasty kryminalne o tym, jak naprawiała twoja aktorka, nie, znaczy rola, którą grasz, samochody, to co się dzieje w Złotym Toczku. Może w ten desen iść, w tę mańkę. Wiesz co, to jest zabawne, że to mówisz, bo tutaj ze znajomymi z planu nie powiem, z kim, nie będę ich zdradzać, ale... Tworzyliśmy właściwie w trakcie dni zdjęciowych taki alternatywny scenariusz kryminalny i zastanawialiśmy się, co mogłoby się złego tutaj wydarzyć. Wiesz, czego się cieszę, jeżeli chodzi o serial pierwsza produkcja Stop Klatki, tak, że nie ma ogranych twarzy. Mnie irytowało w polskich serialach telewizyjnych to, że ja mam 20 nazwisk, no, przesadziłem, 15, które ci się zmieniają. TVN, Polsat, TVP, Polsat, TVN. Czy to właśnie to sprawiło, że weszłaś w ten projekt, w ten serial jak nóż masło, nienawidzę słowa projekt? Wiesz co, przede wszystkim ja miałam o tyle szczęście, że ja dostałam ten serial, dostałam taki ładny prezent od pana Michała Kwiecińskiego, więc absolutnie w ogóle nawet nie brałam pod uwagę tego, że mogłabym tego nie przyjąć. A rola wydała mi się na tyle ciekawa, że musiałam podjąć strasznie dużo wyzwań, i musiałam wyjść ze swojej strefy komfortu. Na przykład musiałam zacząć robić prawo jazdy. Ja naprawdę? Stary, ja w ogóle nigdy nie chciałam robić prawka. Aż tu wyszło, jednak twój zawód wymaga poświęcenia i jednak musiałaś zrobić prawko. Wymaga poświęcenia, mało tego, okazało się, że ja to bardzo lubię. Automat czy manual? Nie, no manual. Czyli klasycznie oldschoolowo. Tak, największa frajda, wiesz, w ogóle te wszystkie biegi, tutaj ruszasz, kurde, nie, oczywiście. Powiedz mi, dlaczego ty mi nie wyskakujesz z lodówki? Widzę dziewczynę, która po prostu ma osobowość, ma błysk w oku, nie używa stałych formułek typu moja ulubiona rola, mój projekt, ta rola, dzięki niej odkryłam swoją drugą naturę, prawdziwą kobiecość, tylko po prostu wchodzisz, dobra Bartek, lecimy z tematem rekord. Skąd się to bierze? Zawsze taka byłaś? Ten serial na to wpłynął? Czy jednak droga aktorki, która jest bardzo drogą, bardzo trudną drogą, można powiedzieć, taka jest sinusoida, raz się jest na górze, a raz na dole znak zapyta. Wiesz co, stary, ja obserwuję to wszystko i wydaje mi się, że cokolwiek by się nie powiedziało albo nie zrobiło, co nie jest twoje, to jest po prostu widoczne. I to widać. Że jednak ta autentyczność, jakakolwiek by ona nie była, czy to jest jakaś, nie wiem, nawet głupota, ale po prostu to jest twoje, autentyczne, to zawsze wygra. No i zawsze wygra, to powiedz mi. Czy ty czujesz, że To nie ze mną wywinduje ciebie z trzeciej ligi, przepraszam, że to mówię pod względem popularności, do ekstraklasy, może tak. I będziesz tym Beniaminkiem, jeżeli chodzi o aktorki. Wiesz, ja totalnie się tym nie przejmuję, w ogóle o tym nie myślę. Ja też mam za sobą projekty, które czekają na premiery. A, więc... okej, czyli 2022, 2023 to będzie twój przełom. Na to wychodzi, to jest podobno mój rok karmy, więc wszystko co tam... Jezu, ja nie umiem, to co, kiedy jest rok karma, a kiedy nie? Wytłumacz mi to proszę. O, stara, ja taka dobra w tym nie jestem, ale moje przyjaciółki, które się znają trochę na gwiazdach, mi coś takiego powiedziały, to że... To coś ma związek z kulami mocy, czy to nie ten? To ma związek z... O Jezu, zaraz się pewnie ośmieszę przed wszystkimi... A, tam, czyli ale trzy osoby, twoi znajomi, moi znajomi i ze Stop Klatki. No w każdym razie... To jest 5... Nie, dobra, 10. Dobra, 10 tam zbierzemy. Chyba, że popchniesz na Instagramie, to będzie więcej. Zastanowię się. Ile cię obserwuje osób? O Jezu, nie wiem, tam 10, no dobra, trochę więcej, ale... 10 tysięcy. 10 milionów. No to gratuluję, to powiedz, gdzie te kampanie reklamowe? Wszystkich tych ludzi znam, stary. 10 milionów i tak jeździsz po tych miasteczkach powiatowych, po tych wioskach. Tak, dla każdego mam specjalne zaproszenie do swojego domu, przemowy, wiesz, takie rozmowy coachingowe, no znamy się. Zajebiście, to w takim razie powiedz mi,
O, jestem Jeanem, Jeanem wannabe. Odkrywasz lampę i ja ci wyskakuję z tej lampy. I mówię, sorry, jestem Jeanem wannabe i tylko masz jedno życzenie do spełnienia i wiem, że jesteś aktorką. Powiedz mi, w której konwencji gatunkowej chciałabyś osiągnąć największą rozpoznawalność, największy sukces? W czym ty się czujesz najlepiej? Wiesz, to moje największe marzenie aktorskie to zagrać rolę biograficzną, najlepiej jakiejś rockowej gwiazdy, bo ja kocham śpiewać, więc... Beata Kozidrak. Nie. Tak. Ale dlaczego nie? Bo zasugerowałem się, wiesz, ale dobra, no to co, Doda mi przychodzi do głowy. Wiesz co, ja bym myślała o czymś w kierunku Blondie albo Patti Smith na przykład. O Jezu, tak ambitnie, ja już nie chciałam taką sztampą lecieć. Ja chciałam, wiesz, tak po... ambicją, nie, ja chciałam tak telewizyjnie, po polsku, blondynka, wiesz, Doda, Kozidrak. Rodowicz moda. No nie, wstrzeliłeś się, no zaśmierdziałą ambicją, tak jak powiedziałam, ale... Alternatywnie. No. No to Marilyn Monroe mogę powiedzieć, tak. O Merlin powstały już 2 filmy, także już za 3 chyba podziękuję. Dlaczego? Do 3 razy sztuka. Wiesz co, ja nie chcę grać 3 skrzypiec w tym wypadku. Ja tam poszukam swoich nurtów. Blondy jest świetna. Czyli wolisz pierwszy głos. Ale ja z tego, co tak rozmawiamy, już 6 minut dobijemy do 10, bo będę się chciał z tobą na dłuższą rozmowę mówić. Teraz akurat jesteśmy na oficjalnym projekcji premiery serialu To nie ze mną. Ale ty masz taką smykałkę do komedii. Takie puenty rzucasz, błysk w oku. Ja jestem pozytywnie zaskoczony, bo większość młodych aktorów ma, ja to podkreślam co w drugiej rozmowie, ma kij w tym miejscu, gdzie plecy kończą swoją szlachetną nazwę. Ty czegoś takiego nie masz. Osobowość, ludzie, środowisko w dupie. W dupie. Ja się dobrze czuję w komedii, ale w dramacie też się czuję bardzo dobrze. Coś takiego też już zrobiłam, więc możecie sobie porównać potem. Dawaj, to powiedz. Na razie nie mogę, kurde. A, to okay. Przed nami, zapraszam. Zobacz, ktoś nam zdjęcie teraz robi, uśmiechnijmy się. Świetne. Okej, okay. Czyli komedia, dramat, po prostu jesteś multitasking, masz predyspozycję do różnych gatunków i nie ograniczasz się. I to chyba to cię charakteryzuje, bo ja tak mam, oceniam cię po 7 minutach, jestem pozytywnie zaskoczony, naprawdę. Bardzo mi miło. Nie mam pojęcia, jak przyjmę ten komplement. Nie wiem, co z nim zrobię. Prawdopodobnie nie będę mogła spać z ekscytacji. O Jezu, to bardzo miło. To w takim razie dla ludzi, którzy pierwszy raz ciebie widzą, gdzie cię można zobaczyć poza serialem To nie ze mną, który ma premierę już w tę niedzielę? Jeżeli chodzi o rzeczy, które zrobiłam i które miały premierę, to mogę zaprosić na przykład do Teatru Syrena na musical Kapitan Żbik i Żółty Saturator. Czyli trafiłem jednak i musical, i komedia. Super. Tak, zgadza się. Już mówią, żeby kończyć. NBA się zbliża i pokazują time, a to jest tak w koszykówce, że kończy. Miło się rozmawia, żartowałam. Nie, dobra, fajnie się gada. Spoko ziom jest. Dobra, Teatr Syrena i... I co jeszcze? Wiecie co? Nasze magiczne Encanto. Ta mała główna postać. Jezu, naprawdę, to ty byłaś... O Jezu, uwielbiam tę bajkę. No, nie, mówię prawdę. Nawet oglądałam ją 2 razy. Chociaż wolę We Talking About Bruno wersji jednak... Tak, oryginalnie. Ojej, to ja tego nie mogę powiedzieć. Śpiewa to moja pani profesor. A, to sorry. Akademii Teatralnej w Warszawie. Kogo tam grałaś, powiedz mi, bo głos jakoś kojarzy. Mirabel. Czyli główną postać? A więc Dolores ma słów wybitny. No i tak dalej. O Jezu, zafałszowałam. Ja pierdolę. Naprawdę. To ona. Kocham. Nie, sorry. Pogadam jeszcze jedno pytanie. Uważasz, że aktorzy dubbingowi w Polsce są mało opłaceni i są niedoceniani? Uważam, że tak jest. To jest ciężki kawał chleba. To jest moje marzenie, które może się kiedyś w moim życiu spełnić, żeby nawet jedno zdanie w dubbingu powiedzieć. Tak, to jest mega ciężka robota. Jako miśka na przykład. Takiego miśka tłustego w czapce. Tak jak teraz. Dobra, jak coś tam usłyszę, to ci dam znać, że takie ten... To jest mega ciężka robota, naprawdę. Na wiele godzin pracy w studio. I tak, uważam, że nie są doceniani i płace też nie są na tyle wysokie, na ile powinny być. Za ten rodzaj pracy i wysiłku. Trzeba to zmienić. To nie ze mną. Kończymy już. Wielkie dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. Hej.